Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś taki szybki materiał, bo korzystając z okazji, jest z nami dziś dr Robert Myszkowski, którego serdecznie witamy. Witam również, dzień dobry. Korzystając z okazji, bo doktor dzisiaj wykonywał badania, już jesteśmy po akurat tutaj u nas, kilku hodowców też przyjechało. Chciałbym, żeby doktor powiedział coś więcej na temat tego okresu, jaki teraz mamy w hodowli, na co hodowcy powinni szczególnie zwracać uwagę, jakie badania ewentualnie przeprowadzać, które choroby najczęściej występują w tym okresie. No teraz jest okres pierzenia, no w hodowli gołębi jest to bardzo ważny okres, no bo teraz wiadomo, gołębie wyrzucają po prostu lotki, odrastają im nowe. Zwracamy uwagę po prostu, jak wygląda skrzydło, czy gołąb jest po prostu, świeci się, czy upierzenie jest takie jedwabiste. Zwracamy także uwagę, powinniśmy zwrócić uwagę także, czy po prostu zaczyna wykształcać puder, bo to jest taki okres, że ten puder też już powinien się tworzyć. Badając gołębia zewnętrznie, omacujemy też oczywiście mięśnie piersiowe, oceniając jego stan po prostu po lotach, nie? To akurat mamy lotnika. Jak doktor ocenia tego gołębia? Schodowni. No właśnie, może ja najpierw powiem, bo jesteśmy akurat tak? W gołębniku Karola. Doktor tutaj przyjechał akurat dziś do Karola. Także Karol się z nami przywita. Witam wszystkich hodowczyni i hodowców. No przeprowadziłem dzisiaj u pana Karola badanie, no i muszę powiedzieć, że widać zresztą nawet po tym gołębiu i po innym gołębiu, że gołębie są prowadzone po prostu wzorcowo. Gołąb się świeci, ma fajną masę. Cieszy mnie. Jedwabiste upierzenie. Tutaj ma jeszcze trzy lotki do wyrzucenia. Ta już mu praktycznie tutaj idzie. W ręce bardzo fajnie leży. Jest różowy. Także ten okres pierzenia, tak, jest ok. Okres pierzenia jest okresem takim ważnym po prostu. Musimy tutaj zwrócić przede wszystkim na odpowiednią suplementację. Wiadomo, że po locie gołębie różne rzeczy przynoszą po prostu z lotu. Mogą przynosić bezobjawowo po prostu jakieś choroby. Może być jakieś bezobjawne nosicielstwo salmonelozy, czasami jakiś rzęsistek i tak dalej. Ważne jest zrobienie w tym okresie takiego podstawowego badania. Podstawowego to znaczy głównie badania parazytologicznego kału, żeby stwierdzić, czy są tam jakieś ocystykokcydii, czy nie ma robaków i tak dalej. Określić strukturę nabłonka, zobaczyć, czy gołębie nie polewają. Zwrócić uwagę w kale, czy nie ma po prostu skazy moczanowej i tak dalej. Natomiast wolu, no to ukierunkować w kierunku, no podstawą jest rzęsistek, nie? Jeżeli jest bardzo dużo rzęsistka, czy w kale są kokcydie, to trzeba zastosować odpowiednie kuracje. Z robakami, jeżeli nie ma bardzo silnej robaczycy, należy się wstrzymać, dlatego że większość środków stosowanych na robaki może zaburzać pierzenie i produkcji pudru i zazwyczaj zaburza. Więc jeżeli nie wymaga to natychmiastowej interwencji, no to wtedy po prostu tutaj w tym kierunku nic nie robimy, czekamy. Ponadto zwracamy także uwagę na to, że pojedyncze ocysty kokcydii, pojedyncze rzęsistki czy robaki też są ważne, ponieważ gołąb w tym okresie wykształca, znaczy wytwarza przeciwciała parazytologiczne, więc nie powinniśmy mu na siłę w tym momencie pomagać. Także takie podstawowe badanie. Jeżeli na przykład w tym okresie coś wyjdzie po prostu, gołębie no chudną, gołębie zdychają, widać ewidentnie chorobę i zdiagnozujemy tą chorobę poprzez badania, badanie podstawowe, to musimy wtedy podać. Na przykład przy silnej robaczycy musimy podać na robaki. Przy bardzo silnym rzęsistku musimy to zrobić, dlatego że gołębie mogą stanąć na pierzeniu, przestaną produkować puder. No i następny sezon lotowy może okazać się po prostu katastrofą. Jeżeli chodzi o badania bakteriologiczne i mykologiczne, niektórzy moi koledzy zalecają i robią to już w tym okresie, ale po mojej praktyce uważam, że jest to zbędne. Jeżeli stado jest w miarę zdrowe, to takie badania należy zrobić później. I najlepszym takim okresem jest okres, kiedy ptaki się już całkowicie wypierzą albo są na końcówce pierzenia. Ja z reguły robię to badanie w grudniu, w styczniu. Wtedy się zazwyczaj z hodowcami umawiam, ptaki są już wypierzone, hodowcy przyjeżdżają, zabierają ptaki. Badamy te ptaki, wybieram gorsze sztuki, pobieram materiał na posiew i tak samo przyjeżdżają z kałem. I jeżeli są jakieś problemy po prostu no, gastrologiczne, no to wtedy po prostu robię takie badanie po prostu posiewowe kału. Jeżeli natomiast generalnie cały okres lotowy u danego hodowcy wychodził źle, czyli gołębie słabo leciały, widać, że są słabe, jakieś takie matowe, to wtedy najlepiej również grudzień, styczeń zrobić pełne badanie po prostu i bakteriologiczne, i parazytologiczne. Pełne to znaczy, że po prostu badamy kałomocz, robimy wymaz z wola,
ale robimy też właśnie pełne badanie bakteriologiczne i kału, i wymazu, nie tylko parazytologiczne, żeby zdiagnozować po prostu, co jest. Bo to jest taki, według mnie, najlepszy okres. Dlaczego też w trakcie pierzenia gołąb jest osłabiony? Wytwarza, znaczy, bardzo dużo po prostu namnaża się pałeczek E. coli, które często po prostu w tych badaniach wychodzą i nie do końca, jak dla mnie, te badanie jest wiarygodne. Chyba że mówię, stawiam jeszcze raz gołębie chudną, coś się dzieje, zdychają i tak dalej, no to wtedy się trzeba oprzeć o te badania i trzeba działać tutaj. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o suplementację, wiadomo, w trakcie pierzenia, oprócz dobrej karmy pierzeniowej, no warto podawać jeszcze preparaty po prostu, no, białkowo, białkowo-aminokwasowe, nienasycone kwasy tłuszczowe i tak dalej. Nie jestem zwolennikiem, żeby po prostu od razu suplementować, kupować specjalne tam dodatki takie żywieniowe, tylko generalnie wykorzystać to, co zostało po lotach. Jeżeli zostało nam jakieś białka, używaliśmy, skarmić to białko. Jeżeli zostały oleje, a też często hodowcy stosują, skarmić te oleje, bo to jest najlepszy okres. Tak samo można podawać węglowodany w jakichś tam różnych odżywkach, bo za rok po prostu, no, lepiej kupić świeże i po prostu zastosować. Wiadomo, że tłuszcze jełczeją białka, ulegają hydrolizie i tak dalej, nie? Więc jest to taki po prostu, no, dobry okres, żeby po prostu te. Natomiast jeżeli nie zostało nam, no to wtedy zakupić sobie po prostu jakieś suplementy diety zawierające białka, aminokwasy. Ważna jest tu podaż aminokwasów siarkowych, czyli na przykład lizyny, metioniny, cysteiny, no bo one, czyli generalnie aminokwasy zawierające siarkę, bo one po prostu budują tą okrywę, nie? Nienasycone kwasy tłuszczowe, no to bardzo dobrym jest kwas linolenowy, który zawarty jest na przykład w oleju lnianym. Do tego, no, tego typu rzeczy, nie? Białka i... Będziemy stosować tak, jak doktor mówi. No. Znaczy już stosujemy parę lat. No to bardzo się cieszę. Zresztą wiem, no, no do tego także. Zresztą mi mówię, widać po gołębiach. O gołębia trzeba dbać po prostu poprzez okres pierzenia, okres rozrodu, cały rok dokładnie. Jeszcze chciałbym, żeby miały dobrą formę lotową później na lotach. I jeszcze chciałbym zapytać o szczepienia gołębi, bo teraz też zbliża się ten okres. Jak doktor widzi szczepienie właśnie, kiedy to szczepienie powinno być w ogóle przeprowadzone i ewentualnie jakimi szczepionkami? Jeżeli chodzi o szczepienia, no to wiadomo, okres pierzenia, gołębi się nie szczepi, gołębie są osłabione, szczepionka zawsze w pierwszej fazie działa immunosupresyjnie, obniża odporność. Więc nie ma tutaj takiego wskazania. Wyjątek stanowią gołębie późne. Jeżeli potem pociągniemy jakieś młode, komuś chcemy podać i tak dalej, mamy te gołębie, to muszą być zaszczepione, dlatego że teraz jest bardzo taki niebezpieczny okres. Okres jesienny, zbliżającej się jesieni, to jest okres, kiedy po prostu występuje nagminnie paramyksowiroza. I najbardziej podatne są gołębie późne, czyli tak zwane szpejty, dlatego że one mają najmniejszą odporność, z reguły są niedogrzane i tak dalej. Więc bardzo często tą paramyksowirozę łapią. Więc ja jestem tu zwolennikiem, żeby takie gołębie zaszczepić. Natomiast gołębie lotowe, które się pierzą, czy gołębie rozpłodowe, które się pierzą, nie zalecam takiego szczepienia. Niektórzy hodowcy szczepią gołębie najczęściej na paramyksowirozę, salmonelozę, mykoplazmozę, albo na samą paramykso, albo na samą salmonelozę, albo bezpośrednio po lotach. Co kiedyś uważałem, że może jest błędem, ale teraz widzę, że dosyć dobrze się to sprawdza. Natomiast bardzo fajnie jest po prostu zaszczepić gołębie, jak już się wypierzą, albo jak już dociągają ostatnią lotkę, bo wtedy ta szczepionka im nie przeszkodzi, nie zaburzy pierzenia. I to może być, no, końcówka listopada, grudzień. No. Trzeba zawsze po prostu tutaj znaleźć taką porę też, kiedy nie jest za zimno. No. Gołąb nie powinien być szczepiony, kiedy są temperatury ujemne, dlatego że po prostu, no, odchorowuje to. Odchorowuje to w ten sposób, że zazwyczaj, jeżeli mówię, jest bardzo silny mróz, zostaje zaszczepiony, to jest taki otępiały. Trzeba zwrócić uwagę na to, że on musi wytworzyć też energię na ogrzanie własnego ciała. To przy bardzo silnych mrozach po prostu dodatkowo jeszcze go osłabia. Więc starać się wybierać po prostu takie dni, kiedy jest ciepło. Teraz jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi, jak teraz doktor jeździ, odwiedza różne hodowle, na co największy nacisk, tak jakby, czym najbardziej hodowcy powinni się zainteresować? Co tam w badaniach najbardziej wychodzi u gołębi w tym okresie pierzenia? Teraz, jak doktor był u mnie, jest proponowana kuracja, tak? Tak, generalnie w okresie pierzenia, no, u hodowców, którzy dbają, którzy przywiązują po prostu uwagę do ptaków, nie powinno raczej występować nic poważnego. To znaczy, gołębie powinny być ładne, powinny być na masie, nie powinny być matowe. Powinny się pierzyć prawidłowo, tak jak po prostu tutaj mamy. Natomiast, no, zdarzają się hodowle, że w wyniku jakichś tam, czy no, przewlekłych chorób,
ta hodowla jest taka troszeczkę w cudzysłowie no, upośledzona chora, no to wtedy trzeba pomóc, no to wtedy trzeba przebadać, trzeba dobrać odpowiednie leki, czy pod kątem parazytologii, czy bakteriologii i tak dalej. Ja w okresie pierzenia nie należy podawać antybiotyków, aczkolwiek ja robię zawsze taką kurację pierzeniową bakteriostatykami, przeprowadzam już ją od 10 lat, no, dużego grona hodowców po prostu, która sprawdza się bardzo dobrze. To jest na salmonelozę, mykoplazmozę, paciorkowce, gronkowce. I ja to po prostu stosuję, bo ona nie zaburza pierzenia. To jest taki mój własny przepis. Kiedyś lotowałem, stosowałem to na swojej hodowli, teraz stosuję też u kolegów hodowców i widzę, że to się bardzo dobrze sprawdza i pomaga. I przede wszystkim nie zaburza pierzenia i nie zaburza też produkcji pudru. Tak jest. No także na dziś skończymy. Umawialiśmy się też, że nagramy jeszcze jeden materiał taki obszerniejszy dla hodowców, żeby trochę więcej powiedzieć na temat tych chorób. Ale dziś już mamy późną porę, z badaniami trochę zeszło, doktor też się śpieszy. Jedzie dalej badać gąbki. Tak jest, tak, dokładnie. Także dziękujemy za taki krótki materiał, wyjaśnienie teraz tych kwestii odnośnie pierzenia. Myślę, że w następnym materiale porozmawiamy sobie trochę więcej na ten temat też. I liczymy na dalszą współpracę. No, nie umieszam. Bardzo dziękuję za uwagę. Miło mi było. Dobry lot dla wszystkich. Dobry lot. Dobry lot.